Witam Państwa na rozmowie dziennikarzy, którzy przez różny okres czasu byli na Majdanie, obserwowali go z różnych punktów widzenia. Miał być z nami również pan Paweł Bobołowicz, który jest reprezentantem Radia Wnet. Myślę, że z polskiej strony to był dziennikarz, który chyba był tam najdłużej, bo on po prostu jest cały czas w Kijowie, no ale ze względu na różne życiowe okoliczności nie mógł dzisiaj przyjechać, ale odezwie się do nas w sposób medialny. Zaczął się w tym miejscu 27 listopada właśnie pod kolumną, po kolumną niepodległości. Tutaj pierwszy raz zobaczyłem protest Ukraińców, którzy wyszli na ulicę Kijowa po to, żeby pokazać, że chcą dążyć do Europy, że chcą, żeby Ukraina podpisała umowę asocjacyjną z Unią Europejską. Tutaj na tym miejscu wtedy zebrało się kilkaset osób, młodych osób, które były bardzo pogodne, radosne i jak się zastanawiam nad tą twarzą Majdanu, to oczywiście to jest młoda, uśmiechnięta twarz studenta. Chociaż byli też ludzie i starsi, którzy pokazywali, że chcą innego wyboru dla Ukrainy, że nie chcą Ukrainy skorumpowanej, że nie chcą Ukrainy Janukowycza, tylko chcą Ukrainy pogodnej, normalnej, współczesnej, takiej jak jest większość krajów europejskich. Wtedy w tamtym dniu właściwie jeszcze nic nie mogło wskazywać, że może dojść do tak tragicznych wydarzeń. Chociaż pierwsze tragiczne wydarzenia też rozegrały się w tym miejscu. Bo tutaj właśnie porankiem 30 listopada Berkut zaatakował bezbronnych studentów, brutalnie ich bijąc, w sposób kompletnie niezrozumiały, bo tych studentów przecież było tutaj zaledwie kilkadziesiąt osób w momencie, kiedy Berkut przeprowadził swoją straszną akcję. Akcję, która spowodowała, że protest Euromajdanu zamienił się w rewolucję godności, która też w pewnym sensie w tym miejscu się zakończyła. Bo dosłownie kilkadziesiąt metrów stąd padły pierwsze ofiary czarnego czwartku 20 lutego. A snajperzy właśnie tutaj, w pobliżu tego pomnika zabijali ludzi, którzy próbowali w tym dniu przerwać blokadę, przerwać szeregi Berkutu i pójść w stronę Rady Najwyższej. Na tej ulicy zginęło ponad 100 osób. Na pewno w pewien sposób zamykając tych 4 miesiące protestu, pokazując, że złożyli największą ofiarę za to, co wydawało się naturalne i proste w każdym demokratycznym państwie. A tutaj jednak takie proste nie było. Ta wielka ofiara przyniosła chwilę oddechu dla Ukrainy. Przyniosła chwilę swobody, chwilę wolności, która dzisiaj na naszych oczach jest niszczona przez neosowiecki, neobolszewicki but Putina i jego soldatów. To niestety dzieje się na naszych oczach, ale w pewnym sensie każdy z nas ma grzech jakiegoś przyzwolenia, albo przynajmniej nie braku protestu. Analogii historycznych jest tutaj mnóstwo, ale ja mam świadomość, że jestem w kraju, który brutalnie został ograbiony ze swojej ziemi, brutalnie został ograbiony ze swojego majątku, brutalnie został po prostu pocięty na naszych oczach i na oczach świata, który do końca zdaje się tego nie rozumieć. Ukraina dzisiaj na pewno jest w innym momencie niż wtedy, te 4 miesiące temu w listopadzie. Czy jest to moment lepszy czy gorszy, to trudno powiedzieć, bo cena, którą zapłaciła Ukraina za to, co się wydarzyło, jest po prostu nieprawdopodobna i straszna w wymiarze dzisiejszego społeczeństwa, tego co XXI wieku. To nie powinno się oczywiście nigdy zdarzyć. Od początku na Majdanie byli Polacy. Tutaj też byli Polacy, którzy ucierpieli 30 listopada. Oni też byli do samego końca z Ukraińcami. Ten Majdan w tym wymiarze ma bardzo ważne znaczenie dla polskiej Ukrainy. Majdan pokazał, że Polacy i Ukraińcy mogą być blisko ze sobą, że mogą być tymi narodami, które pewnie jak żadne inne w Europie mogą się ze sobą przyjaźnić i być po prostu prawdziwie braterskie. Nie w takim ujęciu, jak mówi się o Rosjanach i Ukraińcach. My możemy po prostu naprawdę być na normalnych zasadach
bardzo dobrymi przyjaciółmi, braćmi w tym wymiarze międzynarodowym. I to na pewno jest sukces Majdanu. Oby ten Majdan przyniósł też pełen sukces dla Ukrainy, dla jej niepodległości, dla jej jedności terytorialnej, dla życia w normalnym społeczeństwie. Przykro mi, że nie mogę być z Państwem na konferencji. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom. Bardzo serdecznie dziękuję Przemkowi, który przecież tak wiele fantastycznych rzeczy zrobił dla Majdanu. To zorganizował wielką pomoc i stał się też osobą, jedną z tych symboli właśnie przyjaźni polsko-ukraińskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że nie jestem z Wami. Przynajmniej w ten sposób przez chwilę postaram się uczestniczyć w konferencji. Dziękuję. Paweł Bobołowicz postawił kilka ważnych kwestii dotyczących obecnej sytuacji na Ukrainie i perspektyw wyjścia z tego okresu, który okazał się być tą bardzo krótką chwilą wolności i spokoju, jaka nastąpiła po tym przesileniu w czarny czwartek. O tym, jakie są szanse na normalizację sytuacji, na budowę demokratycznego kraju, na budowę wspólnego społeczeństwa. Będę rozmawiał w gronie kolegów dziennikarzy. Zacznę od naszych ukraińskich gości. Po prawej stronie pan Wachtan Kipiani z ważnego Ukraińskiej Prawdy, ważnego medium. Pan dr Roman Kabaczy z Instytutu Informacji Masowej w Kijowie. Dodam do tego jeszcze historyk, członek Forum Polsko-Ukraińskiego. Po mojej lewej stronie pan Dawid Wilcztań z Gazety Polskiej Codziennej. I pan Wojciech Jankowski z Radia Wnet. Ja nazywam się Andrzej Grajewski i reprezentuję gościa niedzielnego, który jest też patronem medialnym tej konferencji i który w różnych okresach czasu też bywał na Majdanie, a dzisiaj jest w Naddniestrzu, moi koledzy są w Naddniestrzu, aby obserwować sytuację w takim kolejnym, być może zapalnym punkcie. W jakim miejscu jest dzisiaj Ukraina? Wydawałoby się, że to, co najgorsze, zostało przezwyciężone w momencie, kiedy Janukowicz opuścił Kijów i zostały przyjęte rozwiązania, które dawały szansę na jakiś radykalny, demokratyczny zwrot w kraju. Rosja nie dała czasu ukraińskiej demokracji na okrzepnięcie. Jesteśmy informowani również o wewnętrznych problemach, o agresji ze strony prawego sektora, o tym, że w Kijowie dalej padają strzały, tym razem już nie wymiana ognia między opozycją a siłami wewnętrznymi, tylko z jakichś dziwnych okolicznościach. Jakie są szanse na normalizację sytuacji na Ukrainie? Proszę bardzo. Дякую. Очевидно, що це питання політичне, і якби я знав відповідь, я би був політиком, балотувався в президенти. От, вже був би 10 днів як кандидат. Тому що це найважливіше з питань, і людина чи команда людей, які знайдуть відповідь, вони виграють. Але чи в принципі після Майдану Україна є сильнішою, ніж була до? От тут велике запитання. Я зроблю великий крок назад, в 2003 рік. В листопаді місяці в Грузії відбуваються вибори, на яких влада фальсифікує, які фальсифікує вибори влада. І тоді починається так звана революція Троян і приходить до влади внаслідок революції Міхаїл Саакашвілі. Після цього були вибори, на яких він отримав майже 90% він і його партія, мандат довіри. Отже, грузинські реформи почалися з підтримки людей у 90% голосів. Українська демократія не мала
і немає такої можливості, немає такого шансу отримати таку велику підтримку людей. Українське суспільство набагато складніше, ніж часом нам, навіть громадянам України, здається. Воно поділено тисячами ниток. Це не трагедія, але це факт. І лише зрозумівши ці поділи, можна зрозуміти, чи можемо ми вийти з ситуації сильнішими, якою буде перспектива країни. В цій ситуації до мовних, релігійних, національних, політичних поділів додався ще поділ через Майдан. Майдан тепер в Україні є окремим суб'єктом політики. І попри те, що багато людей, які зараз є в уряді, у владі, інтелектуали, які підтримували Майдан, теж себе вважають частиною Майдану, не факт, що Майдан вважає себе їхньою креатурою. Майдан живе окремим життям. І з одного боку, це було б дуже добре, якби був такий контролер, громадський контролер у влади, яким є сукупність чесних, чистих, величних людей. Але з другого боку, Майдан, як ми бачимо за останні кілька тижнів, легко стає сам об'єктом маніпуляцій, породжує проблеми, а не мінімізує їх. І уряд, який є складний, є квотний, тобто створений кількома політичними силами за певними квотами, за певними поділами, які не пов'язані з професійністю призначених осіб. Ну, от, приміром, міністром агропромислового комплексу є людина, яка жодного дня не працювала на селі, не мала аграрного бізнесу, ну і не жила в селі, зрештою. Вона просто не розуміє, про що вона, чим вона має займатися. Керівником Мінекології призначено політичного призначенця. Керівником Міністерства внутрішніх справ стала людина, яка з одного боку не працювала ніколи в системі правоохоронній, з другого боку має доволі великі ганджі в біографії, пов'язані з бізнесом, мова про міністра Авакова, який з перших днів став об'єктом дуже сильних інформаційних атак. Тобто це теж послаблює уряд і послаблює позиції України, бо в даній ситуації ми ставимо знак рівняння. Україна – це Майдан, Україна – це уряд від Майдану. І якщо говорити, якщо припускати, що президентська кампанія відбудеться, то нас очікує президент меншості. Не більшості, як це було, приміром, в Грузії, а президент меншості. Його обере приблизно 20-25% громадян України. Ситуація, яка є після війни всіх проти всіх, якою буде президентська кампанія, Україна вийде з цієї ситуації виснаженою, як після тривалого політичного голодування. З одного боку, ти домігся певної цілі, ти маєш ресурс емоційний, довіру людей, але ти не маєш сил. І от Україна постане в черговий раз перед проблемою, з ким робити реформи, хто буде відповідати перед Майданом. Питання буде, чи Майдан довірить цій людині. Якщо, приміром, президентом стане Юлія Тимошенко, це вірогідний варіант. Юлія Тимошенко емоційно, я можу помилятись, але емоційно Майдан не сприймає. Ясно, що вона не була учасницею Майдану з об'єктивних причин, вона сиділа у в'язниці. Але її перша з'ява на Майдані, бурхливі дискусії щодо взагалі наявності плакату з її портретом на йолці, на ялинці Майдану. Все це показувало те, що люди Майдану, в широкому сенсі слова, давно переросли політика Тимошенко. Вона вийшла з в'язниці такою самою, якою пішла туди 3 роки тому. І в цьому сенсі ми подорослішали, а Юлія Тимошенко залишилась політиком вищої ліги, але ну, вже не здатною, мені здається, на об'єднання суспільства і на шанс на об'єднання. Тобто я зовсім не належу до тих людей, які ставлять крапку на політиках, бо вони там щось не те зробили в житті. Ні, в жодному разі треба довіряти людям, бо інакше ми ніколи не зробимо спільної праці, якою є республіка. І в даному випадку Тимошенко є слабким, буде слабким президентом. При тому, що себе вона вважає силовим політиком і претендуватиме на значно більшу владу, ніж прописано в Конституції. Не забуваємо, що вона обирається президентом в конфігурації парламентсько-президентської республіки. Тобто вона буде явно завеликим, за важким президентом для парламентської республіки. І це буде означати, що
тими методами, які вони діяли в політиці і діє вже зараз, вона зможе, вона буде швидше розбивати українську демократію, ніж скріплювати її. Буквально сьогодні вранці я прочитав інформацію про те, що вчора вона зустрічалася з такими знаними харківськими діячами-сепаратистами Михайлом Добкіним і Геннадієм Кернесом. Про що вони говорили, ми не знаємо, але можна припустити про передачу голосів, про невтручання, про якісь спільні дії, ну, про що можуть говорити кандидати в президенти подібного масштабу. Це небезпечно, тому що Україна вже була свідком так званої, на щастя, невдалої коаліції «Прибют», тобто частини партії регіонів, партії злодіїв і корупціонерів, а тепер ми можемо вже казати і партії вбивць, з партією «Батьківщина». Це небезпечно для демократії і відкидає нас, м'яко кажучи, назад, якщо не робить наше майбутнє, в принципі, скільки-небудь оптимістичне. У інших варіантах, там, обрання президента Порошенка, чи дуже малоймовірний варіант такої реконкісти, можливого повернення до влади партії регіонів, я цей варіант практично, ну, зараз зводжу до дуже низької позначки. Тобто в будь-якому іншому варіанті, ну, приміром, вибір Порошенка, він так само буде слабким президентом. Причому слабким президентом без партійної підтримки, його партія «Солідарність» – це ефемерія, її фактично не існує. Партія «Удар», яка стала, підставила своє плече Порошенкові, це так само дуже слабка партія, партія без низових організацій. Тобто це велика голова, великий кулак Віталія Кличка, яким він, до речі, не діє чомусь у великій політиці. І відсутність тіла, тобто структури, кісток, хребта. Тобто це буде слабкий президент, знову ж таки, заважкий для конфігурації парламентсько-президентської республіки. Багато людей Майдану вважають, що має бути людина, яка була з нами, з ними і з нами. В найважчі моменти і роблять ставку, приміром, на лікаря доктора Богомолець. Це її перша спроба йти в таку велику політику. Вона була депутатом Київської міської ради, нічим себе не зарекомендувала. І, в принципі, ми не знаємо, чи в принципі вона може бути політиком, чи в принципі вона може бути президентом. Але вона має довіру людей і, ну так, емоційно я бачу, багато людей робитимуть на неї ставки. Людиною Майдану, безумовно, є Дмитро Ярош, лідер правого сектору. Але тут вже сьогодні говорили про небезпеку правого сектору. Небезпека є, і вона полягає в тому, що це парасолькова організація. Тобто це не кадрова організація, в яку люди вступали під певні цінності. Націоналістичні там, чи ліві, ну, будь-які. Це парасолька, під яку могли зайти будь-хто з будь-якими цілями. Тобто там є патріоти класичного такого націоналістичного ідеологічного характеру, бандерівці. Там є расисти, які ненавидять національних, представників національних меншостей. Це така організація «Патріот України» харківська, яка є частиною правого сектора. Ці люди відзначилися кількаразово нападами на людей іншого походження, в'єтнамців, азербайджанців, вірмен, євреїв в Харкові. Ці акції є в інтернеті, ви можете пошукати «Патріот України» на YouTube і побачите. І ці люди теж є правий сектор. Є люди з політичними поганими біографіями, які перейшли кілька політичних сил і тепер вчепилися в правий сектор, бо це партія ракета, вона йде вгору, вона ще має величезний кредит довіри, і на її хвилі можна війти, повернутися, зокрема, у політику. І тому в деяких областях до правого сектору примикають колишні невдахи, які програвали вибори, або були корупціонерами, і були викриті. Тобто, одним словом, там є мікс різних людей. І кого представлятиме в цій ситуації кандидат Ярош, дуже важко сказати. Більше того, його євроскептична позиція в реальній ситуації України є гранично небезпечною для України. Євроскептик для мене це є явний чи неявний агент Москви. Тому що для мене, я зовсім не євроромантик, я просто розумію, що Європа і НАТО – це інструменти збереження української незалежності. Це інструменти посилення України в реальних умовах наявності такого сусіда, яким є Російська Федерація.
Якщо навіть після нападу Росії на Україну, після того, як вона окупувала приблизно 5% території, після величезних жертв, які понесли люди на Майдані, політичні сили, зокрема правий сектор, не знаходять в собі сили знайти право сказати, що ми відмовляємось від наших попередніх неєвроорієнтованих декларацій, то це означає, що вони є догматики, які не принесуть, мені здається, перспективі користі. Вони є емоційними лідерами Майдану, вони отримують свою порцію голосів. Ці голоси втратить парламентська партія «Свобода», яка себе не показала такими сильними, такими принциповими, такими радикальними захисниками України, як вони декларували це. Але це в жодний спосіб не гріє. Це означає, що в нашій політиці з'явиться ще один ігровець, і замість посилення існуючих політичних сил ми побачимо їхнє послаблення. Тема безкінечна, тому поставлю проміжні три крапки. Я сподіваюся, буде можливість взяти участь в дискусії. Скажу ще кілька слів як журналіст. Майдан став безпрецедентним явищем в історії України за 23 роки нашого існування, коли слово «журналіст» стало словом «небезпека». В усіх попередніх політичних кампаніях журналіст мав певний імунітет. Тобто бейдж журналіст, преса або жилет рятував журналіста від нападу учасників протестів, маніфестацій, акцій і так далі. В ситуації, в яких Партія регіонів оголосила війну громадянам, в цю категорію потрапили і журналісти. І я думаю, що було б неправильно, якби ми, зокрема журналісти, забули, подарували Партії регіонів ці напади, ці вибиті очі, бо кілька десятків людей втратили очі на вулиці Грушевського, бо снайпери стріляли прицільно саме в обличчя. Якщо ми подаруємо вбитих колег, їх є кілька, і будемо проводити, зокрема, виборчі кампанії, інші політичні акції за участі Партії регіонів, як нібито нічого не сталося. Так вони, звичайно, нібито учасники процесу. Це найбільша, найгірша несправедливість, яка може бути щодо жертв людей, які загинули на Майдані. Адже вони загинули за те, щоб ця партія зникла з політичної мапи України. І спроби багатьох людей, інтелектуалів, активістів, впливати на політиків щодо внесення до Верховної Ради і до Конституційного суду пропозиції щодо заборони Партії регіонів і Комуністичної партії України як партії злочинної урядової коаліції, яка вбивала і вбила людей, вони, на жаль, закінчилися нічим. В приватному порядку народні депутати від більшості, теперішньої більшості, кажуть, але ж вони з нами голосують. Якщо їхніх голосів не буде, то ми не матимемо більшості в парламенті. Тобто ми знову є заручниками регіоналів, тому в цій ситуації виникає три законопроекти про люстрацію. Як ви знаєте, коли є три законопроекти, то жоден з них швидше за все не пройде. Тобто громадські сектори, політики не можуть, на жаль, домовитися про єдиний проєкт, який має бути внесений, отримати бодай 50% плюс один голос в парламенті. Це велика проблема, і преса має, і це відбувається, я вам кажу, як журналіст, ми тиснемо на суспільство, на політику, щоб хоч би один з цих проєктів був прийнятий, щоб ми могли почати перезавантаження української політики. Дякую дуже. Мені то образ спеціально оптимістичний, але рзeczywiście sytuacja jest niezwykle skomplikowana. I tutaj jeszcze warto dodać do tego obrazu mediów, że no jakaś obszerna grupa obywateli tego państwa swoje główne informacje czerpie z telewizji nie ukraińskiej, lepszej lub gorszej, ale rosyjskiej. To jest pewien dramatyczny problem. I to jest jeszcze, że tak powiem, dodatkowy punkt, który musimy wziąć pod uwagę, że że ludzie ze wschodnich regionów, którzy oglądają codziennie rosyjską telewizję, zaczynają niektórzy wierzyć, że to banderowcy, faszyści przejęli władzę w Kijowie i należy im stawiać dzisiaj dzielny opór. Więc ten kontekst medialny również warto mieć na uwadze, rozpatrując sytuację na Ukrainie.
Pan dr Roman Kabaci chciałby powiedzieć, jak w tym kontekście widzi rozwój sytuacji w relacjach z Polską. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, dobrego dnia, drogi turzy z Ukrainy. Będę mówić po polsku, bo chcę donieść niektóre akcenty. Dziękuję też za zaproszenie. Jestem na Śląsku Katowickim po raz drugi w życiu. Pierwszy raz to odkryłem faktycznie Polskę przez Katowice i potem Częstochowę. I teraz poprzez wasz Donbas, jeżeli to nie brzmi obraźliwie, ale chyba tak jest. No, chcę zwrócić na te wątki polsko-ukraińskie, bo trzeci blok naszych dwóch paneli nazywa się Ukraina i Polska po Majdanie. Co my możemy, jak dalej rozwijać stosunki, jak polepszyć te stosunki i tak dalej. Ja uważam, że to, co brzmiało już dzisiaj tutaj, że jesteśmy skazani na współpracę. I też by chciał, żeby bardzo rzetelnie podchodziliśmy do tej współpracy i bardzo wnikliwie. Bo w tej sytuacji wojny informacyjnej, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie, to w niektórych momentach Polska może Rosji podgrywać. Przede wszystkim chodzi oczywiście o tych banderowców, faszystów i tak dalej. Oczywiście, że mamy do czynienia, że dziennikarze wyciągają i popularyzują krzykliwe tezy, które nie mają nic z rzeczywistością. Mam na myśli na przykład wywiad z wiceprzewodniczącym chyba prawego sektoru opublikowany w Rzeczpospolitej, który mówił o tym, że Ukraina ma prawo do Przemyśla i ziemi, z których Ukraińcy dawno zostali wysiedleni, ich tam nie ma. I oczywiście to w Polsce podchwytuje się i robi się z tego główny temat, że patrzcie, kogo prowadzi Majdan. Nie, Majdan to są bardzo różni ludzie i prawy sektor, to jak Wachtang prawidłowo powiedział, bardzo różni ludzie. Teraz kilka słów chcę powiedzieć o tym, jak brzmi słowo banderowiec teraz na Ukrainie. Poprzez ideologię najpierw czy propagandę Partii Regionów, propagandę rosyjską i w pewnej mierze przez polską propagandę, banderowcami zaczęli określać siebie najbardziej liberalni, normalni ludzie. To ci ludzie, którzy krzyczą o banderowcach na Majdanie, robią z bandery bohatera i heroja. Mój ojciec, który urodził się na południu Podola w Winnickim obwodzie, u mnie we wsi był nazywany banderowcem, a wyrosłem ja już na Chersonsiźnie, na południu. I ja sobie tak myślałem, że pewnie Bandera się cieszy, że banderowszczyzna prawie do Skadowska, do Czarnego Morza się rozlega. Teraz mamy Żydobanderowców, Tataro-banderowców i tak dalej. Grudwino-banderowców, jako Wachtan Hipiani, który też z południa pochodzi, jest historykiem. Także ja bym prosił po prostu nie wyopukleć to słowo. Bo jeżeli mówić o banderze na Majdanie, to na gmachu kijowskiego ratusza on wisiał pół dnia. Potem go zmienili na Tarasa Szewczenki. A Majdan stał 3 miesiące. Oto jest rzeczywista rola bandery w tym Majdanie. Flaga banderowska, która dla wielu Polaków kojarzy się z antypolskością. Na stronie, którą Wachtan Kipiani jest redaktorem głównym, Historyczna Prawda, to jest podstrona Prawdy Ukraińskiej, jest świetny artykuł o pochodzeniu czerwono-czarnej flagi. Ja wam opowiem jeden kawałeczek, o którym wiem już od dawna. I flaga czerwono-czarna pochodzi z noweli takiego galicyjskiego pisarza Wasyla Stefanyka. Nowela nazywa się Synowie. Tam opowiada się, jak ojciec wyprawił jednego syna na wojnę i pyta, po co idziesz na tę wojnę, po co będziesz walczyć. On mówił, o Ukrainę będę walczyć.
A co to jest ta Ukraina? No to czasy jakby pierwszej wojny światowej, strzelców sieciowych i tak dalej. A on szablą pokazuje w ziemi i potem pokazuje w serce. Oto jest Ukraina. Czerwono-czarna flaga to Ukraina walcząca. I dla wielu Ukraińców to właśnie taki obraz ta flaga teraz niesie, a nie żadnym sposobem wyżynania Polaków na Wołyniu. Proszę Państwa, flaga niebiesko-żółta też jest banderowska. I tryzub chodło Ukrainy też jest banderowskie. No oczywiście, jeżeli mówić o księciu Włodzimierzu i tak dalej, że pochodzenie stamtąd, natomiast propaganda sowiecka i w dużej mierze też polska mówiła o banderowcach spod znaku tryzuba i tak dalej. Dla wielu ludzi i kiedy na przykład po II wojnie światowej dołączono do flagi Ukraińskiej Republiki wstążkę błękitną, to mówiono, że to jest podarunek wujkom zza oceanu tej szmaty banderowskiej. Po prostu musicie wiedzieć, że operowanie tymi terminami, no ja nie wiem do czego prowadzi, tylko prowadzi do eskalacji napięcia pomiędzy naszymi narodami. Po co na każdej konferencji, w której ja uczestniczę polsko-ukraińskiej, musimy rozmawiać o Wołyniu, o banderowcach i tak dalej. I przy tym jeszcze się mówi, że jest więcej do powiedzenia i tak dalej. Ja słyszę to samo w kółko, to samo. Wy, kiedy mówicie do nas, my przyjeżdżamy i znamy język polski i tak dalej, ale nie przemawiacie do tego 400-milionowego narodu. On nie słyszy, a czasami nie zna, o czym my z wami tutaj mówimy. Oczywiście Ukraińcy są różni i ja bym nie bardzo się cieszył tam z tego z ikon w gabinetach donieckich przywódców, bo to część ich kiczowego pokolenia, podobno jak Janukowicz jeździł na Afon i tak dalej. Dużo z nich, no jeżeli wy widzicie marsze tych babci prorosyjskich, którzy niosą Lenina, Stalina, Nikolaja II i ikony, no to oto taki obraz Boga i religijności oni sobie wyobrażają. Teraz właśnie oto, czym możemy pomóc. Polska by mogła nagłaśniać to, co Ukraina nie może nagłaśniać. I Polska nagłaśnia. Bo Ukraina poprzez to, że się mówi, że nie wstąpiała w wojnę informacyjną, ale jest obiektem ataków tej wojny. I wiemy i opłacalnych przez Rosjan ekspertów i tysiące internetowych komentatorów w różnych językach świata, którzy już działają za te pieniądze. Także tutaj my by prosiliśmy Polaków podtrzymać Ukrainę w tej walce. Drugie, oczywiście Polska mogłaby nam pomóc w reformowaniu. Przede wszystkim chodzi mi o reformę administracyjno-samorządową, która u Was, mi się wydaje, była bardzo dobrze przeprowadzona i Ukraina jej potrzebuje, dlatego że mamy wertykalę władzy bardzo mocną. Na miejscach ludzie nie mają pieniędzy i nie mają odpowiedzialności. To jest problem. Obwody Ukrainy są w granicach, które zupełnie historycznie nie nadają się do jakiegoś gospodarczo-historycznego obgruntowania, uzasadnienia. Także tutaj to musimy przeprowadzić. Oczywiście całość kraju. To już nasz problem wewnętrzny. Ja mam nadzieję, że z niego wyjdziemy normalnie, bo poprzez to, że w rosyjskich kanałach, które panie Andrzeju zostały wyłączone już na Ukrainie, pokazują marsze kilku tam setek czy 2000 osób w Charkowie czy w Doniecku, to w Odesie wychodzi po 10 tysięcy, w
tej samej w Chersoniu w każdą niedzielę, automajdany i tak dalej. Pomniki Leninu zaczęli zrzucać w moim rodzimym Chersoniu, to ludzie zrzucili i teraz tam stoi flagsztok z flagą Ukrainy i podpisano bohaterom Niebiańskiej Sotni. Także przełom poszedł i ja po prostu boję się, że przełom ten, żeby się nie załamał. Potrzebujemy wsparcia i Polakom, tym, którzy rozumieją, że potrzebujemy to wsparcie, ja bardzo dziękuję. A teraz moi koledzy po lewej stronie, jak oceniają sytuację polsko-ukraińską i to, co się tam dzieje. Pan, może od pana Wojciecha, bo pan był na Krymie podobno niedawno, tak? Jakieś kilka refleksji. Ale mój kolega również był na Krymie, ale oczywiście możemy zacząć od tego. Dobra. Dzień dobry państwu, dobrego dnia. Witaj szanownych drudzi z Ukrainy. Tak. Czy mam się odnieść do wypowiedzi, czy przejść do samego Krymu? Może tutaj pan wspomniał o rosyjskich mediach. One zostały rzeczywiście, rosyjska telewizja, z tego co wiem, jest w tej chwili na Ukrainie wyłączona. Niedawno rozmawiałem z synem Jurija Andruchowicza, który mówił szczęśliwy, że dożył tego czasu, że myślał, że nigdy nie dożyje. Że na Ukrainie rosyjska telewizja jest wyłączona i że już ludzie nie są tym truci. Natomiast ja muszę wspomnieć o tym, co widziałem sam na własne oczy. Spędziłem ostatnie 2 tygodnie przed referendum na Półwyspie Krymskim. Gdy przyjechałem tam, czyli około 3 marca przyjechałem do Symferopola, gdy przyjechałem na Półwysep, jeszcze wtedy można było oglądać kanał 5 na przykład. Można było oglądać Nowiny 24. I po kilku dniach te kanały i inne ukraińskie, ale przede wszystkim te dwa, były usuwane. W domu, w którym mieszkałem, w dekoderze był kanał 5, który pewnego dnia dziwnym zbiegiem okoliczności został zamknięty gdzieś dalej. Można było odnaleźć, ale już trzeba było długo szukać. Po kilku dniach kanał 5 zniknął, potem jeszcze była nadzieja w kanale Nowiny 24, który też po kilku dniach zupełnie wyparował. Byłem skazany albo na takie kanały ukraińskie, gdzie nie było wiadomości, albo na telewizję rosyjską. I wtedy baczniej zacząłem się przyglądać na przykład kanałowi Rosja 24. Ja nie miałem żadnych wątpliwości zresztą, co tam mogę zobaczyć, ale to, co ujrzałem, przerosło moje wyobrażenie. Pamiętam takie sekwencje 20-kilkuminutowe. Z moimi kolegami dziennikarzami specjalnie liczyliśmy czas. Sekwencje 20-kilkuminutowe niebywałej nawałnicy propagandowej, kiedy jedna wiadomość po następnej atakowała amerykańskich szpiegów, polskich szpiegów, faszystów, banderowców. Mówiła o Kijowie w najgorszym języku, jakim tylko można było mówić. Wtedy też zresztą zobaczyłem taką rzecz, która mnie niesamowicie uderzyła, jak pokazując te same obrazy i dodając zupełnie inny komentarz, można przedstawiać rzeczywistość zupełnie inaczej. To znaczy widziałem kadry, które znałem takie kadry albo bardzo podobne z Majdanu, kiedy one w tych naszych mediach, czy w takich jak kanał 5, były opatrzone takim komentarzem, że tutaj są bojownicy o wolność, tutaj walczy się o świat bez łapówek. Małgorzata Gosiewska dzisiaj o tym wspomniała, pani poseł Małgorzata Gosiewska. Uważam, że to był bardzo ważny czynnik, ten świat bez habariu. I widziałem rosyjską telewizję, kanał 24, i te same obrazy widziałem opatrzone zupełnie innym komentarzem. I tutaj oczywiście wiemy, jakim. Tak? To byli przede wszystkim faszyści, nawet słowo banderowcy tam nie padało. To byli faszyści, ekstremiści, neonaziści, również zresztą Tatarzy, z którymi rozmawiałem. Muszę państwu powiedzieć, że Tatarzy, ci, z którymi miałem do czynienia, byli widzami kanału 5. Oni byli przerażeni, gdy on zniknął, i oni mi mówili, że od dłuższego czasu porównywali te wiadomości, które były podawane w rosyjskich i w ukraińskich mediach, i zwracali na to samą uwagę. Język, narracja zupełnie inna. I gdy w kanałach, w mediach ukraińskich pojawiały się słowa takie jak
wojownicy, Ukraińcy, lewi, prawi, to tu po rosyjskiej stronie były tylko trzy przymiotniki: ekstremiści, naziści, faszyści. To mniej więcej tytułem komentarza co do sytuacji medialnej. Zostałem też wywołany tak, żeby powiedzieć o tym, tak jak już Państwu powiedziałem, no, spędziłem 2 tygodnie na Półwyspie Krymskim. Muszę powiedzieć, że w pierwszej chwili byłem przerażony, gdy zdecydowałem się pojechać i wsiadłem do pociągu. Po kilku godzinach ktoś w przedziale obok wyszedł z sąsiedniego coupé i powiedział: Rosja wypowiedziała Ukrainie wojnę. To było gdzieś między Dniepropetrowskiem a Zaporożem i bardzo długo zastanawiałem się, czy nie wysiąść z tego pociągu, czy dobrze robię, że tam jadę. Okazało się, że nic tak złego nie działo się i na miejscu to, co zobaczyłem, to codzienne życie Krymczan nie odstawało tak bardzo od tego, jak ono wyglądało wcześniej. Miałem w oczach obrazy z mediów po tej stronie naszej, powiedzmy. Spodziewałem się tam aktów, na każdym kroku aktów przemocy, aktów terroryzmu. W rzeczywistości, jakie było nastawienie większości Krymczan, 60%, ponad 60% Rosjan, to Państwo z pewnością się domyślają, życie tam nie różniło się specjalnie od tego, jak wyglądało wcześniej. I właściwie sytuacja dziennikarza nie była niebezpieczna, dopóki nie starał się podejść do jakiejś jednostki ukraińskiej, dopóki nie zaczął zadawać pytań na wiecach proukraińskich. Niemniej nie zadawał pytań, dopóki nie zadawał nieodpowiednim osobom pytań. Był taki moment, że nawet gdzieś wyłączyłem moje uprzednie sądy, które miałem tam przyjeżdżając, i miałem takie wrażenie, że to, co widzę na Krymie, to jest lustrzane odbicie tego, co widziałem na Majdanie, to, co widziałem w Kijowie. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Ukraińcy przez 23 lata niepodległości nie poznali siebie, nie mieli okazji tak naprawdę porozmawiać ze sobą, wiedzieć dobrze, kim są ci ludzie po drugiej stronie Dniepru, teraz może tak umownie to nazywam, i bardzo dużo stereotypów widziałem w tym, z czym się spotykałem w komentarzach, w rozmowach z Krymczanami. Były takie momenty, że miałem wrażenie, że tak jak już powiedziałem, że to jest lustrzane odbicie, że widziałem podobną euforię nawet w dzień referendum, podobną radość jak tę, która się pojawiła na Majdanie, gdy Majdan, możemy uznać, że zwyciężył w pewnym momencie. I dzisiaj przyszła taka refleksja, że jest jeden czynnik, który chyba jest bardzo ważny i który odróżnia od siebie te dwie radości. Ja już wcześniej zastanawiałem się nad tym i liczyłem flagi na Majdanie. Z tym, że nie chcę mówić o czarno-czerwonych flagach tym razem, tylko o flagach innych narodów. Na Majdanie było bardzo dużo flag białoruskich. Był taki moment, że miałem wrażenie, że Białorusini wygrywają w tym rankingu. Było dużo flag gruzińskich, to chyba drudzy na tej liście. My byliśmy chyba na trzeciej, polskich. Były również azerskie flagi. Zdarzały się, widziałem francuską. Gdy w dniu referendum przyjrzałem się na placu Lenina w Symferopolu i również w Sewastopolu, bo tego dnia byłem w tych dwóch miejscach, poza rosyjskimi flagami chyba było ciemno, widziałem dwie armeńskie. Podobno widziałem jakieś osetyńskie. Sowieckie miały być. Proszę? Sowieckie. Oczywiście, wszystkie były głównie rosyjskie. Sowieckie nie. Tak, oczywiście, były i takie. Ale mam wrażenie, że to jest to, co już tak ostatecznie przeważa w sposób symboliczny charakterze tego, co się działo na Majdanie i tego, co się działo na Krymie. Wszyscy wiemy, jak wyglądało to referendum. Tam na Majdanie wszyscy, którzy chcieli zmian w kraju, przybywali bez względu na to, jakiej byli narodowości. To w większości byli obywatele Ukrainy, ale narodowości byli przeróżne. Byli tam Azerowie, Gruzini, Polacy, tak dzisiaj wspominaliśmy o tym. I myślę, że w tym momencie chyba mogę przekazać mikrofon koledze. Nie dostanę osobnego pytania. No dobrze.
to w takim wypadku chyba pozostaje mi tylko skomentować moich szanownych przedmówców. Ja chciałbym tylko dodać do tego, co powiedział Wojtek, bo rzeczywiście byliśmy razem na Krymie, że o ile to wszystko prawda, to co mówił, no to jednocześnie o ile ci ludzie z Krymu, którzy bardzo często motywowani rzeczywiście tymi samymi emocjami, co majdanowcy, czyli takim wrażeniem skorumpowania, bezsensowności dalszego trwania, pełną nienawiścią do klasy politycznej, bo co dość istotne, na Krymie nie było żadnego poparcia dla Janukowicza, on był postrzegany jako równy potwór. No, na tym polega perfidia całej działalności propagandowo-terrorystycznej Putina, że on właśnie wykorzystując realne emocje, realne patologie, wykorzystuje je do tego, żeby tak naprawdę jeszcze pogłębiać groźbę sytuacji. Drugą rzeczą istotną, o której Wojtek chyba też nie powiedział w sprawie Krymu, jest to, że tam są jednak zadawnione rachunki krzywd, które mogą wybuchnąć. Czyli tak naprawdę kwestia tatarsko-rosyjska, to znaczy Tatarzy naprawdę nienawidzą Rosjan i jak się z nimi rozmawia, to jest taki typ stereotypów bardzo niebezpieczny, gdyby do czegoś doszło. A tak samo Rosjanie już zostali zinfiltrowani przez taką bardzo prymitywną propagandę, która mówi, że Tatarzy sami zasłużyli na deportację i na rzezie, jakie temu towarzyszyły. No to nie były rzezie, właściwie jest sensu tych, bo oni umierali z głodu albo z powodu fatalnych warunków. Ale ta propaganda brzmi w ten sposób oczywiście, że oni współpracowali z nazistami w mordowaniu Rosjan, ale puenta jest dokładnie taka sama, to znaczy Tatar uważa, że Rosjanowi nie powinno się podawać ręki, bo to gorszy gatunek człowieka. Rosjanin uważa tak o Tatarze, summa summarum, no starczy iskra, gdzie to wszystko zależy tak naprawdę w tym momencie od tego, czego Putin będzie chciał. Przecież jest to człowiek absolutnie zdolny wywołać małą wojenkę domową, a jeżeli tylko będzie potrzebował teraz, tak. Co do kwestii nacjonalizmu, który wciąż jest poruszany ukraińskiego, także w wcześniejszych panelach ciągle przedstawiany w tych ciemnych barwach, no, powinniśmy zrozumieć, że nacjonalizm ukraiński ma to do siebie, że on nie wpadnie na pomysł samoanihilacji, jak my na przykład się od niego odwrócimy i nie będziemy na niego zwracać uwagi. Tak naprawdę wszystkie te argumenty, które brzmią, tam jest dużo nacjonalizmu, powinny być właśnie argumentem nie za to, żeby odsunąć się od Majdanu, jak najmocniej tam wejść. Ponieważ w tym momencie możemy tylko wygrać. Oczywiście nie musimy wygrać, możemy zostać na tym samym poziomie, ale nacjonalizm ukraiński ma swoją własną dynamikę. Jak się od niego odwrócimy, to nie zniknie. My możemy tylko w jakiś sposób na niego wpłynąć. W związku z czym im silniejsza polska obecność na Majdanie, tym teoretycznie będą większe możliwości jakiegoś kooperowania i nakierowywania tegoż nacjonalizmu ukraińskiego na tory, które nam odpowiadają, ale oczywiście to nie znaczy, że nagle swobodowcy będą gremialnie chodzić i składać hołd pomordowanym upowcom. Też musimy mieć świadomość, tylko że to wszystko właśnie jest argumentem nie za biernością, jak bardzo wiele środowisk w Polsce oczekuje, ale jest właśnie argumentem za tym, żebyśmy się jak najmocniej zaangażowali w Majdan. Jeżeli zrezygnujemy z Majdanu, to jakbyśmy tak naprawdę my Polacy otworzyli furtkę do tego, żeby ten nacjonalizm ukraiński w jego najgorszej wersji rósł dalej w siły, zupełnie przez nas niepokojony. I tutaj na przykład kwestia Wiatrowicza, już nie będziemy wgłębiać się w tę książkę i o tym, o czym ona dokładnie mówi, ale to nie jest tak, że my mamy teraz się obrazić na Wiatrowicza i głęboko się oburzyć, że został szefem IPN-u. On tym szefem IPN-u został i nic z tym nie zrobimy. Teraz Polska powinna ruszyć w związku z czym i tak naprawdę rozgrywać sprawę swojej pomocy na przykład względem jakichś ustępstw Wiatrowicza w stosunku do wspólnego mówienia o historii, jeżeli nam na tych ustępstwach zależy. To jest sensowna perspektywa, a nie na przykład próba narzucenia na niego jakiejś kompletnej anatemy, bo to się skończy tylko tym, że Wiatrowicz dalej będzie szefem IPN-u i będzie robił dokładnie to, co chciał. Wiatrowicz, którego poznałem i z którym bardzo wiele czasu spędziłem, jest poza tym, że osobą, która rzeczywiście napisała książkę, która dla nas, to nie powinna nam odpowiadać, jest także szczerym patriotą ukraińskim, który bardzo dużo ryzykował, nie wydaje się być fundamentalistą, w związku z czym wszystko to świadczy o tym, że jest sensowną polityką. Oczywiście, jeżeli będzie mieć jakikolwiek segment polityczny zdolny taką sensowną politykę prowadzić, możemy od niego dużo osiągnąć. Więc ja byłem bardzo zadowolony z faktu, że Wiatrowicz został w tym momencie tym szefem IPN-u, właśnie dlatego, że być może będziemy mogli jakoś na niego wpłynąć. Być może się nie uda i wtedy te wszystkie złe rzeczy okażą się prawdziwe, ale jak na razie piłka jest w grze, ja nie wiem, dlaczego się z niej wycofywać. Dalej na temat nacjonalizmu ukraińskiego. Musimy sobie zdać sprawę, że nacjonalizm ukraiński, co zostało już powiedziane,
jest aktualnie nakierowane antyrosyjsko. To jest też dla nas szansa. To nie znaczy oczywiście, że ten nacjonalizm, jak powiedziałem, ruszy teraz, skrajny nacjonalizm, ruszy oddawać hołd pomordowanym przez UPA, ale to znaczy, że nie będzie miał inklinacji, które miał rzeczywiście w czasie pomarańczowej rewolucji, nie możemy tego ukrywać, a właściwie tuż po tym, czyli inklinacji antypolskich. Zresztą są na to badania, bardzo polecam badania Instytutu Studiów Wschodnich, które po prostu pokazują, że dynamika skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego jest zupełnie zmienna, a te kolejne, patrząc zupełnie cynicznie, kolejne agresje rosyjskie na terytorium ukraińskie tylko dla nas w tym wymiarze się opłacają. Teraz. Cały czas mówimy pod takim kątem, że no jest bardzo źle, jest bardzo źle, jest bardzo źle, co się zaraz stanie. Faktycznie ilość niebezpieczeństw jest gigantyczna, ale ja bym chciał powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Ja byłem na Majdanie i mam świadomość, w związku z czym być może będziemy się o to dalej kłócić, co mogło być. Otóż istnieją bardzo duże szanse na to, że Ukraina będzie w obrębie wojny domowej. To jest sytuacja między 18 a 20 lutym. To, że to się nie stało, to jest naprawdę dziękować determinacji ludzi Majdanu, głupocie Janukowycza, nieprzewidywalności pewnych zjawisk społecznych, myślę. Oraz to już powiedzmy z okolic stycznia była bardzo duża szansa na to, że po prostu cała Ukraina będzie pod rządami bardzo krwawego dyktatora, przy którym już nawet ten nieszczęsny Łukaszenko będzie dobrotliwym dziadkiem i będzie to w związku z czym, że skrwawiony, to także zupełnie uzależniony od Rosjan dyktator. W związku z czym w tej perspektywie Ukraina jak na razie cały czas unika najgorszego i tak naprawdę cały czas jest lepiej na pewno niż mogło być i niż także było moim zdaniem w grudniu, w styczniu i w lutym. Musimy mieć tego świadomość, bo te kasandryczne oczywiście wizje są bardzo zasadne, ponieważ one nas uczulają na pewne niebezpieczeństwa, ale jeżeli za daleko w nie wgłębimy, to no, zaczynamy się bawić samo spełniające się przepowiednie. Oczywiście, co z tym zrobią Ukraińcy? No, stopień niebezpieczeństw, wszystko zostało tu powiedziane, myślę, że nic nie mogę dodać, wszystko zależy tak naprawdę od determinacji ludzi. Zupełnie nie ufam klice związanej z Jaceniukiem, ale myślę, że ta klika w przeciwieństwie do Janukowicza jest jednak bardziej cywilizowana, mnie więcej interesów w Unii Europejskiej, a zwłaszcza wie już, że może się pojawić Majdan. W związku z czym będzie działać zupełnie inaczej niż Janukowicz, co już jest bardzo dużą zmianą w polityce ukraińskiej. Mam nadzieję, że wykorzystano dobrze. Mam też nadzieję, tutaj nie będę właśnie, nie wiem dlaczego mam ukrywać swoje poglądy, więc uważam, że cała dynamika wydarzeń między 18 a 20 lutego świadczy o tym, że prawy sektor jest agenturą albo Janukowicza, albo Rosjan i jest to po prostu oczywiste. Nie mówię oczywiście o zwykłych chłopakach, których poznawałem multum i którzy byli po prostu chłopakami, którzy chcieli coś robić pełnymi odwagi i dobrego serca. Mówię o dowództwie. I mam nadzieję, że w jakiś sposób Majdan zdoła sobie poradzić z tym zagrożeniem ze strony prawego sektora, bo tutaj fakt, że Jarosz ma rekordowo niskie poparcie, mnie w ogóle nie uspokaja, ponieważ on nie jest po to, żeby rządził. Putin nie jest idiotą i wie, że najprawdopodobniej Jarosz nigdy nie będzie rządził, on jest po to, żeby destabilizować i żeby tworzyć prowokacje. Ale wydaje mi się, że pewne działania świadczą o tym, że być może niebezpieczeństwo ze strony prawego sektora uda się zazegnać. Teraz patrzę na to zupełnie cynicznie ze strony Polski. Uważam, że także aktualna sytuacja jest lepsza niż była w grudniu, styczniu i lutym. Ujmę to tylko w jednym zdaniu, to znaczy aktualnie bitwa między szeroko pojętym światem Zachodu, albo mówiąc wyjątkowo enfatycznie, światem, który nie chce wejść w orbitę rosyjskich wpływów, a światem, który właśnie jest w orbicie rosyjskich wpływów, jest aktualnie na południowo-wschodniej Ukrainie. A była duża szansa, że będzie na naszych granicach. W związku z czym jest oczywiście żywotnym interesie Polski, żeby, no przepraszam za to określenie, ale ta bitwa albo została rozstrzygnięta pozytywnie na Ukrainie, albo nadal na tej Ukrainie trwała. No i jeszcze chciałbym dwie rzeczy na koniec. Faktycznie to nie jest tylko tak, że rosyjskie wrzutki pojawiają się na Ukrainie. Wyjątkowo dużo rosyjskich wrzutek, bo nie wiem jak inaczej określać, tysiące manipulacji i kłamstw, które zalały polską przestrzeń medialną, internetową. I musimy bardzo uważać, jak usłyszycie Państwo po raz kolejny na przykład o zamordowanej rodzinie żydowskiej, albo o Żydach, którzy masowo emigrują, albo o autobusie, który został zaatakowany przez pokrwawionych banderowców ze sztachetami, albo o prawym sektorze, który właśnie zgromadził 30 chłopaków z bejsbolami i rusza podbijać Wrocław. To chyba była ostatnia główna wiadomość jednego z większych portali. To naprawdę uczulam, żebyście kilkakrotnie to zweryfikowali, bo ja sam, jak jeszcze jeździłem na Majdan,
bardzo często dawałem się na takie rzeczy nabierać, bo one mają wszystkie cechy. No, to z Wrocławiem to już była wyjątkowa durnota, ale akurat było wiele zrzutek, które miały wszelkie szanse prawdopodobieństwa. Na przykład, no dlaczego nie mogłoby być tak, że jakaś grupka skrajnych idiotów zamordowała rzeczywiście jakąś na przykład rodzinę żydowską? Ale weryfikujmy, bo jak na razie wszystkie te wrzutki okazywały się manipulacją rosyjską od początku do końca. A uważam, że osoby czy nieświadomie, czy świadomie, które to reprodukują, w tym momencie po prostu przeciwko polskiej racji stanu występują, więc uczulam właśnie na zawsze kilkukrotne weryfikowanie tego typu rzeczy, bo ta ilość kłamstw jest po prostu niewyobrażalna. Tak tylko w ramach jeszcze dowcipu, bo to mi kumpel z Odessy opowiadał, że w Odessie na manifestacji prorosyjskiej, kiedy Putin narzucił narrację, że Kijów to naziści, otóż na manifestacji odeskiej pojawiła się masa flag Izraela. No i jeden z kumpli tego właśnie znajomego Żyd po prostu patrzył do tych ludzi, no co to za jaja się pyta, no co usłyszał, spierdolaj parszywy Żydzie, przepraszam za to przekleństwo, ale chciałem, żebyście mieli świadomość, jak po prostu to wygląda. No więc tyle na temat wielonarodowego protestu przeciwko nazizmowi w Kijowie, prawda? I jeszcze na koniec, o ile absolutnie zgadzam się panem, że są, jest, że akurat na przykład ta debata chyba nie jest momentem debaty na temat Wołynia, o tyle dla mnie oczywistym, że nie istnieje Polska bez prawdy o Wołyniu, i jednak jestem ciekaw usłyszeć, do jakiego stopnia ustępstw jesteście w stanie się posunąć. I to chyba na tym bym skoczył. Dostałem sygnał, że mamy kończyć, ale wykorzystując jednak tak znakomite grono, chciałbym zapytać, jaką sprawę państwo w relacjach polsko-ukraińskich jedną uważacie za najpilniejszą, poza tymi, które już tutaj wymienił pan Kabaczy, to znaczy ostrożnością w uleganiu różnego rodzaju medialnym prowokacjom, które przychodzą ze wschodu, ostrożnością przy formułowaniu sądów, czasami na podstawie powierzchownych zjawisk, i pomocą przy reformie administracyjnej, bo to odnotowałem. No, co jeszcze można, takie środowiska jak nasze mogą zrobić, czy również środowiska poważniejsze polityków, które tutaj mamy, dziennikarzy, mogą zrobić dlatego, aby wesprzeć te wszystkie pozytywne przemiany na Ukrainie, które niewątpliwie zaczęły się na Majdanie. Ja тоді відразу з проханням. Значить, два роки тому на історичній правді з'явився розділ Катинь. Ми його зробили спільно з Польським інститутом в Києві, посольством Республіки Польща в Києві. Тому це передаю велику подяку цим інституціям, які від імені польської держави сприяли, і там є величезна кількість публікацій. Плюс наш автор Олександр Зінченко видав книжку «Година папуги». Це перша книга в бібліотеці нашого сайту «Історичної правди». Вона дуже добре була поширена, ми проводили і проводимо презентації цієї книги. І ця книга розповідає про польський біль і про Україну як місце цього польського болю. Там йдеться про оці гудзики з Харкова, про ці розстріли, які відбувалися і приховувалися в катинській історії на українських землях. Тобто ми це робили, ця справа зроблена. Зараз готується до відкриття на «Історичній правді» розділ «Волинь». Ми ще не придумали, як точно назвати цей розділ, бо очевидно, що йдеться не тільки про конкретний рік чи два на Волині, йдеться про контекст складних, болючих, кривавих подій воєнних часів, принаймні від 30-х до 40-х років, до 47-го року, до акції «Вісла». Ми ще не знаємо, як ми називаємо, але цей розділ вже готується до відкриття, він теж зроблений у співпраці з вказаними польськими державними інституціями. Ми робили проєкт перекладу окремих гарних статей, цікавих статей, які були надруковані в польських медіях, і таких як там «Річ Посполіта», чи «Газета Виборча», чи в бюлетені ІПН, чи в інших виданнях на українську мову, бо вони не є доступні українському читачеві. Мені здається, що цю програму і подібні треба проводити. Я от недавно звернув увагу і навіть сьогодні казав комусь з співрозмовників, що в українській мові не існує доброї статті про Ксьондза Попелушка. Просто її не існує. Просто українець не знає, що така людина, така історія була. І я думаю, що таких історій, таких людей є дуже багато. І тому польське суспільство, яке вже пережило це, має активніше,
наскільки це можливо, і фінансово, організаційно, інтелектуально допомагати і українцям прожити. Бо це гасло за вашу і нашу свободу, воно так само і за нашу, і за вашу свободу. Якщо українське суспільство буде опиратися комунізмові і російському імперіалізмові, то очевидно, що і полякам буде якось легше бути європейцями. І в цій ситуації я можу сказати ще таку річ. В Україні бути націоналістом, бути полонофобом – це дуже різні історії. Абсолютно більшість людей, які себе називають, я не є адвокатом націоналістів, бо я не є сам націоналістом. Але ті, які себе називають націоналістами, вони великою мірою є полонофілами. І вони поважають Польщу, поважають чин вашої держави. І згадаю один дуже показовий момент. Коли загинула польська еліта на чолі з президентом в Смоленську, в наступному числі бандеровського офіціозу «Шлях перемоги» – це газета ОУН Бандерівської, яка і зараз виходить в Києві. В цій газеті були некрологи, підписані лідерами двох організацій українських націоналістів – мельниківців і бандерівців. І там була близько до тексту цитата. «Ми поважали патріотів, які загинули, бо ми самі є патріотами. Чи ми націоналісти, бо ті люди теж були націоналістами польської нації». В це слово вкладається різний зміст. Слово «націоналіст» має безліч конотацій від нейтральних до дуже негативних. Тому в цьому сенсі не треба чіплятись за слова. І треба спробувати говорити з тими, хто є носіями європейськості в українській політиці, в українській історії. І от той самий Володимир Вітрович, якому гикається від нашої розмови, бо його згадують постійно. Це людина, з якою можна і треба говорити. Бо це неправильна позиція, коли пан Мотика відмовляється дискутувати публічно з паном Вітровичем. Бо є дві книжки, ми «Історична правда» друкуємо фрагмент пана Мотики і пана Вітровича, але ми хочемо мати дебати, щоб потім глядачі і читачі це прочитали. І ще один цікавий момент. До пана Вітровича Інститут національної пам'яті очолював комуніст. Ніяких слів засудження, здивування, нерозуміння з польського боку не було. До вчорашнього дня систему Державного архіву України очолювала комуністка. Жодних слів засудження, нерозуміння нема. Я думаю, що комунізм є найбільшим злом для наших народів, ніж Володимир Вітрович. Тому треба співпрацювати. Я кажу, я йому знову ж таки не адвокат, він мій колега, бо ми робимо різну, але спільну справу. І ми з вами робимо так само спільну справу. Тому давайте один одному допомагати, не ставити палиці в колеса і все буде добре. Дякую. Пару слів у В'ятровичу. Володимир В'ятрович був керівником архіву Служби безпечінства України при президентстві Ющенки і зробив дуже корисних речей. Зачали вони електронізовувати, фактично оцифровувати теків, і коли фактично стало зрозуміло, що фактично, все, що було оцифроване, роздали на три університети, щоб вже не було повороту до того, що те теки були під грифом, так, секретно. Зараз директором того архіву теж зостав значений колега В'ятровича Ігор Кулик. Я мав надію, що відкриття українських архівів теж для польських істориків буде тривало і що не буде з цього проблеми. Натомість В'ятрович показує ще як великий організатор. І віче, мало ми маємо на Україні людей, які б могли підніс статус інституції, яка лічить зараз пару десятків осіб, до статусу, наприклад, польського, якого бюджет є ілиш там мільйонів доларів рочні. Також я би хотів, як історик, як обиватель України, щоб у нас тих історичних недомовень було мній, і мав надію, що діяльність українського ІПН, коли буде і розвиток України, як панства, і коли врешті на то будуть віднайдувачі пеньонзе, буде і теж на то скеровано. Вот. Натомість теж би хотів звернутися до польських політиків, які
współpracują z naszymi politykami. Trzeba nauczyć ich tego prometeizmu polskiego. Ukraina, kiedyś Juszenko nazwał śpiącym słoniem Ukrainy i ona no pewnie do Majdanu spała dalej. Natomiast u niej nie ma zupełnie kierownictwa, nie ma rozumienia, że Ukraina jest odpowiedzialna za los centralno-wschodniej Europy. Swoich sąsiedzi, Białorusinów, Mołdawian, Naddniestrzan i tych nieszczęsnych Krymczan, którzy teraz tak aktywnie zechcieli być w Rosji. Także no, mam nadzieję, że kiedyś Ukraina będzie dostojnym partnerem Polski. To ja z pozycji ukraińskiej mam mówić, co, jak Polacy mogą nam pomóc. Co my możemy dać Ukrainie? No poza tym, co już daliśmy, co powinniśmy kontynuować, to moglibyśmy nie blokować pewnych rzeczy, które już zaistniały. To byłoby dość podstawowe. Na przykład nie blokować możliwości darmowego leczenia, nie blokować możliwości łatwego wysyłania darów i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiem uczciwie, to znaczy ja uważam, że jeżeli dojdzie już do otwartej agresji, to w sposób być może, a właśnie nawet na pewno nieoficjalny, ale powinniśmy wspomóc, na ile Polska potrafi, a przy tym stanie rozbrojenia, to ja nie wiem, ale mamy jeszcze trochę czasu, na ile możemy wspomóc także, oczywiście nie bezpośrednio, ale wspomóc armię ukraińską, chociażby niech będzie nawet na poziomie logistycznym, to jest dla mnie oczywiste, że to jest nasz interes. I jeszcze na koniec może odwracę, a chciałem jeszcze tylko dwie rzeczy powiedzieć, bo też chciałbym przy całej różnicy, bo ja jak tak słucham, to myślę, że gdybyśmy zaczęli rozmawiać tylko o Wołyniu z dwójką panów, to przy całej sympatii, jaką do nich mam, myślę, żebyśmy się bardzo pokłócili, ale to, co jest bardzo ważne, to myślę, że pewne rzeczy nie muszą być rozłączne. Nie ma albo, albo. My możemy się kłócić w tej sprawie, a jednocześnie możemy świetnie współpracować w innych sprawach. I chciałbym, żebyście państwo, no myślę, że państwo to wiecie, ale tak pro forma wyraźnie zaznaczyć, że jednym z największych fałszów w mówieniu o naszych relacjach z Ukrainą jest tworzenie pewnej rozłączności, tak? Czyli albo, albo. Tak nie jest, tak? Można się o jedne rzeczy bardzo ostro spierać, a w innych współpracować. Tak powinna wyglądać sensowna polityka państwa jakiegokolwiek. A jako puentę to ja bym odwrócił. Ja chciałbym powiedzieć, czego my możemy się nauczyć od Ukraińców, bo to było dla mnie takie fundamentalne doświadczenie. Otóż ja poznawałem młodych dziennikarzy, młodszych dużo ode mnie na Ukrainie. To byli kolesi, jeszcze my jako dziennikarze, to zostało powiedziane, że dziennikarz był celem, ale dziennikarz ukraiński był celem. No nam też mogło się zdarzyć coś nieprzyjemnego oczywiście, czy nawet bardzo nieprzyjemnego, w końcu jeden z zagranicznych zginął, ale jako cel, taki realny cel, to był tylko dziennikarz ukraiński, nam było dużo łatwiej. I po prostu jak obserwowałem tych młodych ludzi, którzy zaczynali jako 20-21-latkowie, skądinąd w ramach jeszcze faszyzmu Majdanu, to jeden z nich był ortodoksyjnym Żydem w Kipie. A jak oni zaczynali swoją przygodę i byli takimi naiwnymi, nic nie wiedzącymi chłopcami, którzy mówili, że jak tylko zleje się krew, to Unia Europejska wjedzie tu na czołgach i wygoni Janukowicza, zamienili się w takich twardych, niesamowicie odważnych kolesi, którzy mieli pełną świadomość, że jeżeli Majdan przegra, to Janukowicz wjedzie im do mieszkań, już wcześniej groził im rodzinom. I ci ludzie mimo tego potrafili stanąć i nie tylko nie bać się kul, bo to jest takie bardzo doraźne, ale nie bać się tej całej potężnej presji i tego całego potężnego zagrożenia. Więc ja myślę, że to nie oni powinni do nas jeździć na naukę, tylko polskie dziennikarstwo powinno jeździć do nich na naukę. Tak, to byłoby na pewno. Więc ja mogę tylko dołożyć się do słów kolegi. Tak zwane dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie jest niesamowicie rozwinięte. To są bardzo zaangażowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, jakimi środkami chcą. I tu rzeczywiście my moglibyśmy się uczyć od nich. Ja nieraz byłem pod wrażeniem. Chciałbym jeszcze wspomnieć o roli Rosjan, bo zazwyczaj mówimy o nich źle. Obserwowałem, jak dobrą pracę na Krymie wykonywali rosyjscy dziennikarze. Tam okazywało się czasami, że rosyjski paszport jest przepustką tam, gdzie posiadaczowi paszportu ukraińskiego albo polskiego nie udałoby się wejść. Między innymi ten film, który być może państwo widzieli, gdzie niestety nasz rodak Piskorski pojawił się, który był obserwatorem, który był, to był materiał zrobiony przez telewizję Doszcz
rosyjską, jeżeli dobrze pamiętam. Rozmawiałem z pewną Rosjanką, od której to wiem wprost, nie musiałem czytać w innych mediach, która przyszła do jednego punktu w czasie tak zwanego referendum, pokazała rosyjski paszport, nie było problemu, mogła głosować. Pojechała do drugiego miasta, pokazała rosyjski paszport, nie było problemu, mogła głosować. To było ad vocem. Czego możemy, co możemy zrobić, czego możemy się nauczyć? Ja właściwie w tej chwili już nie wiem. Tutaj padło dużo słów. Ja może zakończę taką tezą, która jest trochę ryzykowna. I właściwie to jest moja kapitulacja jako Polaka, mogę powiedzieć. Natomiast obserwuję, no znowu dochodzimy do Wołynia i do tych spraw, które nas dzielą. Obserwuję to od lat 15 chyba. I zgadzam się z tezą Andrija Portnowa, że to są dwie wykluczające się narracje. Nie przewiduję w ciągu 15-20 lat jakiegoś wspólnego języka w tej kwestii. To są dwie narracje, które koncentrują się na innych wycinkach historii. Gdy my mówimy o UPAM, myślimy o innych wydarzeniach, dla nas ta narracja kończy się w około 1944 roku, a tam na Ukrainie ona właściwie się zaczyna w tym momencie. I ci młodzi ludzie, z którymi rozmawiamy i widzimy różne emblematy, które nam się źle kojarzą, oni odwołują się do innych wydarzeń, innych działań, nierzadko innych ludzi, bo tamtych już po drodze gdzieś tam wymordowano i to byli inni. W momencie, kiedy się pojawił sowiecki okupant, kiedy była druga okupacja, to często był nowa, świeża krew w UPA i to, no niestety, to obawiam się, że tutaj niczego dobrego z tego nie będzie i tutaj nie możemy się, nie dogadamy się w ciągu 20 lat. To są dwie sprzeczne narracje, czego możemy się nauczyć. Jeszcze jedna rzecz. Paweł Kukiz podziękował na Majdanie, gdy miała miejsce premiera jego wideoklipu Boke żywoć ludy, utwór, którego dzisiaj tutaj też wysłuchaliśmy. Ja myślę, że Polacy też mogliby się nauczyć niejednego od tych, którzy tam stali na Majdanie z determinacją o mrozie. Na mrozie, bo jeść co mieli, tak? Na Majdanie było rozdawane jedzenie, ale ta determinacja i ta wola zwycięstwa to jest taka rzecz, której bym sobie życzył czasami tutaj. Wola walki. Wola walki, tak. Tak. Wola albo smerć. Wola wrzucenia kartki wyborczej. Żeby zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, pomyślałem sobie, że mówiliśmy o tych pomnikach, które nas niepokoją. Pomnikach Bandery, pomnikach Lenina. A nie wiem, czy Państwo macie świadomość, jak wiele jest pomników Jana Pawła II na Ukrainie. Jest ich dużo. Jest ich bardzo dużo. Zaryzykowałbym, że być może po Polsce jest ich najwięcej. Więc jeżeli chcemy szukać tych wspólnych pomników, to je mamy. To je mamy. Jeżeli będziemy mieć wspólne święto, to niedługą kanonizację Ojca Świętego, który dla Ukraińców, myślę, że też jest bohaterem narodowym, ponieważ gdyby nie jego wschodnia polityka, Kościół grecko-katolicki, rdzeń tożsamości ukraińskiej, nie odzyskałby suwerenności w 90-tych latach. Nie odzyskałby. Gdyby nie jego twarde poparcie na odbudowę struktur Kościoła grecko-katolickiego, a przecież w kurii rzymskiej było bardzo silne skrzydło takie, które mówi, nie róbmy tego, bo to za dialog z prawosławiem moskiewskim będzie nam przeszkadzało. To była decyzja wyłącznie Jana Pawła II. Ci ludzie, którzy dali świadectwo wierności Kościołowi przez tyle lat w katakumbach, mają prawo, żeby żyć w wolności. To jest ważna wspólna postać, ważne wspólne święto. I jeszcze, jeżeli chciałbym szukać dyrektywy na naszych wspólnych polsko-ukraińskich spotkaniach w przyszłości, znów bym się odniósł do wielkiego przemówienia Jana Pawła II z Lwowa, którego myśl zasadnicza była taka: pamiętajmy o przeszłości, ale patrzmy w przyszłość. I na tym ten panel chciałbym zakończyć. Jeszcze chcę uznawać historię. To właśnie rola rzeczywiście chrześcijaństwa na Majdanie była fundamentalna.
wielu z nas zresztą jako pamiątkę ma takie różanie. Rozdano tam 700 tysięcy tych różańców, ale to, co jest właśnie bardzo istotne, to po pierwsze to, że najwięcej wizerunków, ale przygniatająca większość wszystkich wizerunków na Majdanie, to jest oczywiście Achanioł oraz tak, Michał, oczywiście. A druga rzecz, którą widziałem i to mnie jednak nie uderzyło, i to jest ta łzawa historyka. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie, zresztą specjalnie ewidentnie wysłany tam przez siły Janukowicza, grupka młodych ludzi złapała, otoczyła autobus sił milicyjnych. No wyobraźcie sobie, to było już po rozstrzelaniu bezbronnych majdanowców, jaka tam musiała być dynamika nienawiści. I wtedy wszedł na ten autobus ksiądz, już zaczął, ojciec zaczął powoli uspokajać, ale w pewnym momencie zebrała się taka grupka bysiorków, która zaczęła krzyczeć, że trzeba się rozprawić z tymi ludźmi. I wtedy jedna osoba, taki jeden ze starszych z samoobrony, się odwrócił i powiedział: jak możecie tak mówić, uspokójcie się, my chrześcijanie. I chłopaki się od razu uspokoiły. Chrześcijaństwo na Majdanie to jest temat na kolejną ważną konferencję, ponieważ przemiany, które zaszły w ukraińskim chrześcijaństwie, proces jednoczenia kościołów prawosławnych, będą mieć epokowe znaczenie dla historii tego dla tego państwa. Dziękuję bardzo. Państwa, ponieważ wszystkie już zostały terminy przekroczone, więc zapraszamy teraz na panel polityków. To już będzie ostatni panel. Natomiast myślę, że już tutaj nie będziemy się ograniczać. No, po prostu będziemy to ciągnąć, dopóki będzie siła.